Każdy z nas zna wzory na odchylenie standardowe albo w takim wariancie, gdy mamy dane indywidualne, albo w takim wariancie, gdy dochodzi kolumna NI lub gdy mamy przedziały. Taki mamy wzór na odchylenie standardowe. Kwestia, niektórzy mają S od X tutaj, albo samo S, lub jeszcze inny symbol stosowany. Generalnie ten wzór jest taki dość powszechny, ale niektórzy wykładowcy, ćwiczeniowcy mówią, że to po prostu odchylenie standardowe to pierwiastek z wariancji. Też jest jak najbardziej to wszystko poprawne. Odchylenie to pierwiastek z wariancji jak nic. Po prostu pod pierwiastkiem każdego z tych wzorów jest dosłownie wzór na policzenie wariancji. Jednak częstszym wzorem stosowanym w przypadku, gdy danych mamy bardzo mało i żeby to sprawnie poszło liczenie, mamy wzór na odchylenie standardowe jako pierwiastek z różnicy między, i teraz jak to przeczytać, to jest średnia z x-ów do kwadratu, czyli to jest średnia kwadratu wartości minus średnia zwykła arytmetyczna do kwadratu. Jeżeli chcielibyśmy to policzyć jako wzór alternatywny do zastosowania tego lub tego wzoru, to my w tym momencie musimy sumować każdą wartość, ale podniesioną do kwadratu, to jest pierwszy krok, każda wartość do kwadratu sumujemy i dzielimy przez n. Czyli to przypomina zwykłą średnią arytmetyczną, ale nie liczoną na zwykłych x-ach, tylko na x-ach podniesionych do kwadratu. Dlatego to nie jest zwykła średnia arytmetyczna, to jest średnia z x-ów do kwadratu. Po prostu elementem sumowalnym nie są x, tylko x-y do kwadratu. I liczymy dodatkowo zwykłą średnią arytmetyczną. A więc jeżeli ja wezmę najprostszy przykład, żebyście po prostu zrozumieli tą zasadę, jeżeli mamy wypisanych choćby kilka wartości, to bez kłopotu możemy policzyć dla nich zwykłą średnią arytmetyczną. Średnia arytmetyczna w przypadku takich danych to jest ich po prostu suma przez to, ile ich mamy. A więc ta średnia arytmetyczna wynosi 2,75. Jednak trudniej dla niektórych wydaje się policzyć to średnio z kwadratów. Ale już chyba po jednym przykładzie całkiem już, że tak powiem, zrobi się ten temat bardziej zrozumiały, jasny. I jeżeli te wszystkie wartości, które mamy wypisane, to są te same, co były wyżej, to na ich podstawie liczymy każdą wartość podniesioną osobno do kwadratu. Oczywiście, że w to miejsce możecie zapisać, że to jest 1, że tu jest 4, 9, a to jest 25, jak najbardziej. Tylko ten zapis jest równoznaczny, równoważny i taki bardziej do nauki, żebyście rozumieli, skąd się wzięło to 1, 4, 9 czy 25. I sam wzór na średnią z kwadratów x, to jest suma tych x podniesionych do kwadratu i podzielony przez n. I pamiętajcie, w statystyce opisowej suma jest na końcu. Ale jeżeli sumę byśmy mieli podnieść do kwadratu, to ona zostałaby wcześniej wzięta w nawias. Taki zapis mówi o tym, że to jest suma x-ów podniesionych do kwadratu. A więc faktycznie to jest suma tych elementów, które ja wypisałam wcześniej, tylko tutaj połączonych znakami dodawania i podzielonych przez to, ile mamy takich elementów. Mamy 1, 2, 3 i 4 elementy. A więc po policzeniu mamy średnią z kwadratów 9,75. Jak zwykłą średnią arytmetyczną można zinterpretować, tak średni z kwadratów już raczej nie. Ona ma zastosowanie bardziej do policzenia tego odchylenia standardowego według tego powyższego wzoru. A więc licząc właśnie z tego wzoru, uzupełniamy, że średnia z kwadratów to jest 9,75 minus, i teraz zwróćcie uwagę, tu jest średnia do kwadratu, a więc ten wynik średniej, której tutaj policzyliśmy, podnosimy do kwadratu i z różnicy, która wyszła między tymi dwoma wartościami, czyli widzicie, najpierw do kwadratu podnosimy prawy element i różnica to 2,1875 i pierwiastek z tego to jest 1,479. Ten wynik to już jest odchylenie standardowe, które dokładnie powinno wyjść z tego samego, powiedzmy, na tych samych danych, ale już z innego wzoru. Po prostu, jeżeli wykładowca nie bazuje na tym wzorze, musicie rozumieć, jak się bazuje na tym wzorze, który bazuje na średnich. Nie na sumach odchyleń, tylko po prostu na średniej z kwadratów i zwykłej średniej podniesionej do kwadratu. Zostaje nam tylko już napisanie choćby zdania interpretacji, w którym możemy powiedzieć na przykładzie wydatków, na przykład studentów, cokolwiek by to nie było,
poziom wydatków różnił się od średniej wydatków przeciętnie o ten wynik, który mamy w jakiejś jednostce, na przykład złotych. Pamiętajcie, że w statystyce opisowej na 100% potrzebna jest interpretacja każdej miary, którą po kolei liczycie. Dlatego też powinna być podana tutaj również interpretacja samej średniej tych wydatków. Byśmy musieli wtedy powiedzieć, że wydatki wynoszą przeciętnie 2,75 zł. Jeszcze jeden element. Później, jeżeli przejdziemy do statystyki matematycznej, tam również funkcjonuje wzór na odchylenie standardowe wartości pewnej zmiennej losowej, już nie cechy, tylko zmiennej losowej. Symbolika już wiadomo jest zmieniona na taką, która obowiązuje w statystyce matematycznej, ale sposób liczenia byłby analogiczny.